Ja też Was witam na dzisiejszym wydarzeniu. Spotkaliśmy się tutaj razem, ale przecież każdy z nas ma swój świat, swoje zainteresowania. Jakie macie szczególne zainteresowania? Gdzie uciekają Wasze myśli, gdy uciekają? Muzyka? Zbieranie znaczków pocztowych? Czytanie książek. Pewien człowiek bardzo lubił książki, a zwłaszcza pewien ich rodzaj, mianowicie słownik wyrazów obcych i inne słowniki. Lubił dociekać znaczenia słów, tych, które ludzie często używają, niekoniecznie rozumiejąc, o co w nich chodzi. Na przykład słowo abnegacja. Ma wydźwięk pozytywny, oczywiście, ale czy abnegat też? Dlatego niektórzy niezbyt lubili jego towarzystwo, bo jak coś mówili, nagle widzieli grymas na jego twarzy. Ojej, znowu daliśmy kulą w płot. To było jego zainteresowanie, rozumienie słów. Miał nadzieję, że przez zrozumienie wielkich słów wreszcie odnajdzie sens życia. Pewnego razu poszedł na pogrzeb przyjaciela i został poproszony o przeczytanie modlitwy. Zaczął więc: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. I nagle doznał zawrotu głowy, prawie fizycznego bólu. Co to znaczy? Niech się święci. Od dziecka znał treść tej modlitwy, ale co to znaczy? Chyba nigdy pragnienie zrozumienia nie było tak wielkie. Tak się składa, że my też, no nie z racji jakiegoś pogrzebu, po prostu z naszej wędrówki po Ewangelii Mateusza natrafiamy wreszcie na modlitwę Ojcze Nasz i w najbliższym czasie będziemy patrzyli na te kilka zdań z tej modlitwy, będziemy się zastanawiali, co za nimi stoi. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Co się kryje za tymi słowami? Jak ważne jest, by rozumieć, bo możemy całe życie przechodzić obok czegoś i nie dostrzec, a tym czymś może być skarb, może być to wręcz sens życia. Więc dzisiaj pierwsza myśl tej modlitwy, jak tu już Tomek zapowiadał, przeczytajmy ją z Ewangelii Mateusza 6. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje. O co chodzi w tych słowach? Na jakie problemy odpowiadają? To pierwsze zdanie z modlitwy Ojcze nasz odpowiada, jak się dzisiaj przekonamy, jak już też Tomasz nas w to wprowadził, na pewien podstawowy problem człowieka, jakim jest brak poczucia szczęścia, brak poczucia pełni. My też bądźmy dociekliwi, by odkryć coś, co może zmienić nasze życie, sposób na szczęście i poczucie pełni. Więcej o tym powie Rafał Ślęzak, którego zaprosiłem dzisiaj, by przedstawił nam problem i jego rozwiązanie. Zapraszam, Rafale. Właśnie. Sposób na szczęście i poczucie pełni. Odpowiedź na problem niejednego człowieka, który mocno przeżywa smutek i przygnębienie, wewnętrzny niepokój, bo jego życie wydaje się być pozbawione znaczenia. Człowiek ma wrażenie, jakby życie przeciekało mu przez palce i jakieś materialne sukcesy czy społeczne nie rozwiązują tego problemu. Pewnie każdy z nas doświadcza czegoś takiego w pewnym stopniu, poszukiwanie sensu i celu życia, by nie odczuwać pustki. Modlitwa Ojcze Nasz, jak już Grzegorz wspomniał, jest odpowiedzią na te problemy,
Jest w niej 6 myśli skierowanych do Boga, a dzisiaj patrzymy na pierwszą z nich. Jeszcze raz Ewangelia Mateusza 6, 9. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje. Inaczej mówiąc, święć się imię Twoje, tak bardziej znamy to z naszej wczesnej edukacji. Co te słowa oznaczają? Dlaczego miałyby być odpowiedzią na potrzebę szczęścia i poczucia pełni? Chcąc odpowiedzieć na to pytanie, posłużę się pewną historią. Historią człowieka, któremu wiele rzeczy się udawało. Można powiedzieć, że był uosobieniem sukcesu, prezesem jednego z najlepiej rozwijających się holdingów w kraju. Jego przedsiębiorstwa rosły w siłę, kapitał się pomnażał. Miał kiedyś wiele marzeń o pięknym domu, o szczęśliwym małżeństwie, rodzinie, o podróżach, o kulturalnych przeżyciach. To wszystko się spełniło. Miał piękny dom z wielkim podjazdem, z pięknym ogrodem w urokliwej okolicy, wielki salon z kominkiem, a w nim stół, przy którym siadał z ukochaną żoną i trójką dzieci, a często też w gronie przyjaciół. Jego pasją była muzyka, w salonie znalazł miejsce fortepian, a także niezwykła kolekcja płyt gramofonowych, którą udało mu się stworzyć, w której świat lubił się zanurzyć. Zdobył wszystko, za wyjątkiem jednej rzeczy, bo to, co zdobył, nie przynosiło mu spodziewanego poczucia satysfakcji i szczęścia, o jakich marzył. Nie dłużej niż na ulotną chwilę. Miał wrażenie, że ten festiwal sukcesów w gruncie rzeczy był jakby pusty w środku. W poszukiwaniu pełni uciekał w lekturę kolejnych bestsellerów, godzinami grał ulubione standardy na fortepianie, oczywiście jazzowe. Próbował zaprzyjaźnić się z możnymi tego świata. Nic to jednak nie dawało poczucia satysfakcji i pełni, o jakich marzył. Jednak pewnego dnia to się zmieniło. Jednym z jego przyjaciół był wzięty adwokat, znawca prawa karnego, materialnego i procesowego. Podzielił się z nim swoją rozterką, że to jedno, co mu się nie udało, to zdobycie poczucia pełni. Wtedy mecenas powiedział, że rozwiązanie jest tuż obok, bo ukryte w czymś, co dobrze zna. W słowach modlitwy święć się imię Twoje. I że zaprasza go na kolację, to sobie porozmawiają. Zanim jednak doszło do tej kolacji, zanim nasz bohater dotarł na tą kolację, w głowie kołatało się pytanie, o co chodzi z tym święć się imię Twoje? Dlaczego właśnie ten fragment Biblii miałby być receptą? Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. I nagle odkrył, no tak, Bóg jest w niebie, a my na ziemi. On jest wywyższony ponad wszystko. Wtedy przypomniał sobie z lekcji religii, że wyraz święty, hebrajskie kadosz, oznacza oddzielony, wywyższony. Więc słowa niech się święci oznaczają, i tu jego emocje wskoczyły na wyższy poziom, oznaczają bądź wywyższony ponad wszystko. Gdy się modli święć się imię Twoje, to mówi Bogu, jesteś wyniesiony ponad wszystko inne w moim życiu. Nie masz konkurencji. Jesteś pierwszy. Jesteś dla mnie najważniejszy. Zapraszam Ciebie. Zasiądź na tronie mojego życia. Święć się imię Twoje. Zajmij pierwsze miejsce w moim życiu. No właśnie, Bóg jest w niebie, a my na ziemi.
Jesteśmy otoczeni tym, co materialne. Więc jaka to jest sytuacja? Popatrzmy na pierwszy list do Koryntian, rozdział 2, werset 9. Czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Istnieje świat duchowy, w którym jest Bóg, bez porównania wspanialszy od tego materialnego, chociaż ten materialny też bywa wspaniały, ale możemy wiedzieć, że ten duchowy jest bez porównania wspanialszy. Gdy więc człowiek mówi, niech się święci Twoje imię, ale mówi to z pełnym przekonaniem, zrozumieniem, to wyraża swoją postawą, Boże, uznaję, że jesteś wyniesiony ponad wszystko inne w moim życiu. Przyznaję Ci pierwsze miejsce, nie masz konkurencji. Jesteś najbardziej godny uwagi, poznania, zaufania, oddania. I z tego właśnie się bierze to poczucie pełni, z tego oddania Bogu należnego Mu pierwszego miejsca. Gdy sam zejdę z tronu, mówiąc obrazowo, i zaproszę Chrystusa, by na Nim usiadł i pokierował moim życiem. Zrobię to nie dlatego, że się czegoś boję, że chcę być religijny, wypowiadać jakieś religijne formułki, ale dlatego, że ufam, że to jest najlepsza rzecz, jaką mogę ze swoim życiem zrobić. Taka postawa wywoła określone rezultaty, a jednym z nich będzie właśnie to poczucie pełni, niezależne od okoliczności, od wszelkich sukcesów. Zrealizowanie tych słów modlitwy, święcie imię Twoje, wywoła określone skutki. Powracając do historii prezesa, gdy dotarł wreszcie na tę kolację u mecenasa, ten podzielił się z nim Ewangelią, czyli wiadomością, w jaki sposób można zaprosić Chrystusa na pierwsze miejsce w swoim życiu. I prezes to zrobił. Zrealizował wreszcie słowa, które wypowiadał od dziecka, ale nie rozumiał, co oznaczają. Teraz zrozumiał i zaprosił Chrystusa do swojego życia na pierwsze miejsce. Gdy to jest autentyczne, są rezultaty. Rezultatem jest między innymi poczucie najwyższego szczęścia i satysfakcji, bo oto, co się dzieje, nastąpił stan równowagi. Został osiągnięty cel mojego istnienia. Nawiązanie relacji z Bogiem, do której to relacji Bóg mnie stworzył i przeznaczył, po to Jezus Chrystus umarł na krzyżu, by to właśnie stało się możliwe. Na to właśnie wskazują te tysiące krzyży wokół nas. Jednym z nich jest choćby ten. I to właśnie spełniło się wobec mojej osoby. Nic dziwnego, że jest poczucie pełni. Jak to dalej wpływa na nasze życie? Mogę o tym powiedzieć z własnego doświadczenia, jako osobistą ilustrację. To postawienie Chrystusa na pierwszym miejscu będzie się dalej wyrażało w różnych osobistych wyborach, których sam dane mi było doświadczyć, samemu dane mi było doświadczyć. Będzie oznaczało poświęcenie czegoś, postawienie na dalszy plan tego, co zwykle dla człowieka jest bardzo ważne. Dla mnie było to poczucie bezpieczeństwa w środowisku, w którym jestem, wynikające z tego, że ludzie uznają mnie za może człowieka XXI wieku, poczucie akceptacji ze strony tego środowiska, dotychczasowych znajomych, kolegów, przyjaciół, także ze strony rodziny. Mogą być obawy, że zostanę zrozumiany, czy jak zostanę zrozumiany, gdy przyznam się otwarcie do Chrystusa, do zaufania Mu, czy nie zostanę w jakiś sposób wyśmiany z powodu, jak ktoś może powiedzieć, średniowiecznych przekonań. Może nawet będę wytykany palcami przez niektórych, może szykanowany, może zostanie zagrożony mój dotychczasowy status społeczny, może będzie problem z awansem zawodowym.
i społecznym, zagrozi to karierze i dotychczasowemu wizerunkowi, na który człowiek pracował przecież tyle lat. Ale czy zostałem z tyłu za innymi w średniowieczu? Nie. Uciekłem do przodu. I dlatego niektórzy nie rozumieją. Właśnie spełnił się cel istnienia w przypadku mojej osoby. Czy jest więc w tym coś dziwnego, że doświadczam poczucia pełni i satysfakcji, którego nie mogło dać mi nic innego? Coś niezależnego od okoliczności, od tego, czy holding przynosi profity, czy może zaczyna się recesja? To poczucie pełni jest zupełnie niezależne od majątku, od dostępności do nowinek materialnych, technicznych, czy rozterek tego świata, czy rozrywek tego świata. Dlatego ja osobiście to rekomenduję. Więc osobiste pytanie dla każdego z nas. Kto zajmuje pierwsze miejsce w moim życiu? Czyje imię święci się dla mnie? Czy jest to imię Jezus Chrystus? Jeżeli dla kogoś nie, to może pewnego pięknego dnia i z Twojego serca popłynie autentyczna modlitwa, święci imię Twoje. To znaczy wybieram Ciebie jako najważniejszą osobę w moim życiu. Zapraszam, abyś przyszedł i zajął pierwsze miejsce. Dziękuję Rafałowi za przedstawienie problemu i rozwiązania. Problem? Brak wystarczającego poczucia szczęścia, satysfakcji, brak poczucia pełni. Rozwiązanie? Zdanie z modlitwy Ojcze Nasz. Święć się imię Twoje, czyli bądź wyniesiony Boże ponad wszystko inne w moim życiu. Poszukajmy parę przykładów w Biblii, jak doświadczyli tego różni ludzie, by to jeszcze lepiej uchwycić. Na pierwszy ogień niech idzie osoba, która jest opisana w Ewangelii Marka 2. A przechodząc, Jezus ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej i rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Człowiek imieniem Lewi siedział w komorze celnej, był poborcą podatkowym, spory procent przypadał jemu jako poborcy. To było bardzo intratne zajęcie. Tam pomnażały się jego pieniądze, które pozwalały zrealizować marzenia, więc pewnie była to najważniejsza rzecz praktycznie w jego życiu, jego kariera, biznes. Ale tego dnia wszystko się zmieniło. To, co było na pierwszym miejscu, straciło to miejsce na rzecz Jezusa Chrystusa. Teraz Jezus będzie dla niego tym ponad wszystko inne, komu przyznał pierwsze miejsce w swoim życiu. Zapytajmy dociekliwie wszelkie pytania dozwolone, czy mu to się opłaciło, bo tak, taki człowiek mocno, twardo stępujący po ziemi. Jak się potoczyły jego sprawy, skoro zostawił tamto intratne zajęcie dla Jezusa? Ojej, przecież to właśnie on jest tym Mateuszem, który napisał tą Ewangelię, którą właśnie poznajemy. Bóg posłużył się nim, by powstała Ewangelia. Słowa, które przemieniły życie niezliczonej liczby ludzi przez 2000 lecia. Cóż za wielka korzyść. Z czym w ogóle można coś takiego porównać? Pewnie Lewi, czyli Mateusz, był wyczulony na ten temat, dlatego zobaczmy, co zapisał w swojej Ewangelii nieco dalej w rozdziale 19. W
Wtedy Piotr rzekł do niego: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy? Jezus powiedział do nich: każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Stokroć tyle, stukrotnie. Ale co to znaczy stukrotnie? W jaki sposób? Mateusz zapisał inne jeszcze słowa w swojej Ewangelii. Popatrzmy w rozdziale 16. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Takie są skutki decyzji, jaką podjął Lewi Mateusz. Znalazł życie, znalazł pełnię. Dopiero wtedy można znaleźć pełnię, gdy postawi się Chrystusa ponad wszystko. Szukając w Biblii przykładów ludzi, którzy tak zrobili, natrafiamy też na Psalm 84. Jego autor pisze, zobaczmy: jeden dzień w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące. Tysiąc dni najwspanialszych przeżyć, podróży, doznań nawet nie równa się jednemu dniowi, w którym możemy być pod wrażeniem wielkości Boga. Ten świat duchowy, w którym jest Bóg, jest bez porównania wspanialszy od tego, który łapiemy przez zmysły. I chociaż świat materialny bywa wspaniały, to ten duchowy jest wspanialszy. Tyle rzeczy jest do poznania w ciągu naszego życia. Tyle miejsc do odkrycia, tyle książek do przeczytania, tyle filmów do obejrzenia, tyle płyt do przesłuchania. Ale dla mnie, Boże, Ty jesteś najbardziej godny poznania. Święć się imię Twoje. Uznaję, że Ty jesteś najbardziej godny poznania. Jeżeli zrobimy to szczerze, Bóg sprawi, że tego doświadczymy i będziemy najszczęśliwsi na świecie. Szukając przykładów opisanych w Biblii o ludziach, o sprawie stawiania Boga na pierwszym miejscu, napotykamy też przykłady negatywne. Oto jeden z nich. Jeżeli człowiek, o którym za chwilę przeczytamy, modlił się: niech się święci Twoje imię, to ile warta była jego modlitwa? Ewangelia Marka 10. Przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed nim na kolana, zapytał go: nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Bóg nie był najważniejszy dla niego. Nie był wyniesiony ponad wszystko. Bóg miał konkurencję w jego życiu w postaci umiłowania materii. Jeżeli ten człowiek modliłby się modlitwą, tą modlitwą byłyby to puste słowa. On podjął decyzję negatywną. Jaki był skutek takiej decyzji? Czy cieszył się tym, że z jego majątku nic nie ubyło? Czytamy, że odszedł zasmucony. Tak jak Jezus przepowiedział. Kto zachowa swoje życie dla siebie, straci je. Ale powróćmy do przykładów pozytywnych. Ewangelia Marka 14. Przyszła kobieta z alabastrowym flakonikiem prawdziwego olejku nardowego, bardzo drogiego. Rozbiła flakonik i wylała mu olejek na głowę Jezusowi.
A niektórzy oburzyli się, mówiąc między sobą, po co to marnowanie olejku? Wszak można było olejek ten sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim. Bóg stał się najważniejszy dla nich, wyniesiony ponad wszystko, godny najwyższego oddania. Wszystko inne zeszło na dalszy plan. Jakie były skutki w jej życiu? Czy stała się smutną osobą, bo pomniejszyła stan posiadania? Nie, smutny stał się tamten młodzieniec, chociaż nic niby nie stracił. Ta kobieta z pewnością była najszczęśliwsza na świecie, gdy postawiła Jezusa ponad wszystko w swoim życiu. No i nie mogła tego nie wyrazić. Ale wśród tych przykładów stawiania Boga ponad wszystko opisanych w Biblii nie powinno też zabraknąć przykładu pozornego stawiania Boga na pierwszym miejscu. Niby ponad wszystko. Oto przykład. Pewnego dnia Jezus dokonał niezwykłego czynu, rozmnożył chleb, nakarmił 5000 samych mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. I zobaczmy, jak niektórzy ludzie zareagowali na czyn Jezusa. Ewangelia Jana 6. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać go, aby go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Jezus dokonał cudu, rozmnożył chleb i na ten widok ludzie chcieli koronować go na króla. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że o to chodzi. Przecież ludzie chcieli postawić go na pierwszym miejscu. Ale w ocenie Jezusa pomysł był chybiony, usunął się ze sceny. Dlaczego? Problem był bardzo poważny i głęboki. Dlaczego tamci ludzie chcieli obwołać Jezusa królem? Czego tak naprawdę od niego chcieli? Dalej Ewangelia Jana 6. Rzekli do niego: jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus: ja jestem chlebem życia. Kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Dlaczego tamci ludzie chcieli, by Jezus został królem i często dokonywał cudów, najlepiej regularnie? Mówią: abyśmy tobie uwierzyli. Chcieli tych cudów, by mogli na nich oprzeć swoją wiarę. Jakież musiało być ich zaskoczenie, gdy Jezus powiedział to samo zdarzenie opisane w Ewangelii Mateusza 16. Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Z tym ich zostawił i odszedł. Ludzie chcieli, by Jezus dokonywał więcej cudów, by mogli na nich oprzeć swoją wiarę. Jezus odmówił więcej cudów. Wtedy zdarzyło się, że większość dotychczasowych uczniów odeszła. Powiedziała, że to podejście jest dla nich zbyt trudne, bo chcieli więcej cudów, by bardziej uwierzyć, a Jezus nie chciał im tego dać. Dlaczego? Bo prawdziwa, pełnowartościowa wiara nie bierze się z oglądania cudów. Taka wiara jest dziełem Boga, darem Boga do serca człowieka. Jak ślad dłuta na kamieniu niezniszczalnym. A tamci ludzie chcieli od Jezusa cudów, aby oprzeć na nich swoją wiarę. Gdyby Jezus myślał tak jak oni, to jakby to było?
Jak są cuda, to jest wiara. A jak cudów nie ma, to wiara słabnie. Czyli coś warunkowego, uzależnionego od okoliczności. Bóg tak nie działa. On pragnie zbudować w nas wiarę, która będzie wyłącznie Jego dziełem w naszych sercach, dziełem trwałym, niezależnym od okoliczności. Czy dobrze się dzieje, czy wydaje się, że źle. Czasami nic nie widać, nic nie słychać, nic nie czuć. Nie ma cudów. Zamiast nich może są same problemy, przeszkody, a w sercu wiara, bo Bóg ją tam dał. Nie może osłabnąć, nie można jej stracić, bo jest dziełem Boga, jak ślad dłuta w kamieniu. Doskonałe dzieło Boga w naszych sercach. Ale chcąc, żeby Bóg coś takiego zrobił w sercu człowieka, człowiek musi na to pozwolić. Bóg nie uczyni niczego, na co mu nie pozwolimy, bo On stworzył nas z prawem wyboru. Potrzebujemy Mu na to pozwolić, by wiara była wyłącznie Jego dziełem. Człowiek jednak aż tak mocno nie ufa Bogu. Dlatego chce do wiary dodać swoje podpórki, cuda, znaki, emocje, wzniosłe obrzędy, przeżycia, rytuały, swój wysiłek, swoje trwanie. I wtedy czuje się bezpieczniej. Niestety nie jest to zaufanie tylko Bogu, ale troszeczkę też sobie. Jeżeli jednak chcemy, żeby Bóg zbudował w nas tą wiarę, która nie potrzebuje żadnych podpórek, niezależną od okoliczności, to modlitwa „Święć się imię Twoje” musi oznaczać również to. Boże, jesteś jedynym budowniczym mojej wiary. Jedynym, jakiego potrzebuję. Jesteś ponad wszystko inne. Ponad moje przeżycia, doznania. Ponad to, co potrafię. Do budowania mojej wiary nie potrzebuję niczego innego. Żadnych cudów, przeżyć, emocji, obrzędów, rytuałów. Inaczej byłoby to tylko pozorne stawianie Boga na pierwszym miejscu, jako oddzielonego i ponad wszystko. Boże, potrzebuję tak naprawdę tylko Twojego dotknięcia mojego serca, Twojego dłuta na moim sercu. Jesteś ponad wszystko inne. To inne nie ma możliwości rozwiązać moich problemów. Ufam tylko Tobie. Tylko wiara. Sola fide. Wiara plus nic. Ktoś powie w tym momencie, hola, hola, jak to? Przecież coś innego czytamy tu i ówdzie w Biblii. Na przykład Ewangelia Jana 20, zobaczmy. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Czyż wiara nie opiera się jednak na cudach i znakach? Ale bądźmy starannymi czytelnikami. Czy tu jest napisane, że Jezus dokonał wielu znaków i my, patrząc na nie, rośnie w nas wiara? Czy mamy patrzeć na cuda i dzięki nim powstaje wiara? Nie. My tych cudów nie widzimy. Widzimy tylko słowa o cudach, że coś kiedyś się wydarzyło, że coś o nich zapisano,
te słowa kierują naszą uwagę na Jezusa. Jednak jest to wiara nie oparta na cudach, ale wiara na słowo. Nie potrzeba doświadczania cudów, by wiara rosła. Jest to dzieło Boga w człowieku, niezależne od czegokolwiek. Wielu ludzi myśli dzisiaj, że do budowania wiary potrzebne są znaki i cuda, dlatego chętnie upatrują tych cudów w wielu rzeczach, nawet tam, gdzie ich nie ma. Ale do budowania wiary to jest zupełnie niepotrzebne. Wystarczy poddać Bogu swoje ja, postawić Go rzeczywiście ponad wszystko, a On tą wiarę zbuduje. Wiarę najwyższych lotów, niepotrzebującą podpórek w postaci wzniosłych przeżyć, cudów. Ktoś powie, a nie szkoda wam tych, znaków, cudów, tego wspaniałego działania Boga. Nie szkoda, bo doświadczamy ich jeszcze więcej. Chrześcijanie, którzy pozwalają Bogu zbudować w sobie wiarę plus nic, będą doświadczali jeszcze więcej działania Boga, jeszcze więcej zdrowia niż przy uzdrowieńczych seansach, jeszcze więcej Bożego pokierowania przez życie niż przez jakieś charyzmatyczne proroctwa, jeszcze więcej szczęśliwości niż przy mówieniu jakimiś innymi językami, jeszcze więcej pomyślności materialnej, stworzą jeszcze większe dzieła materialne, których Bóg przez nich dokona, przez relatywnie niewielką grupę ludzi. To naprawdę jest najlepsza droga. Dlaczego? Dlatego niczego nie szkoda, bo tu jest najwięcej wiary. Więc mówimy do Boga, święć się imię Twoje, czyli stawiam Ciebie naprawdę ponad wszystko inne. To rekomenduję również ja, jak i wcześniej Rafał, i tego wam życzymy.